No i wszystkim. No, upłynę 7. Ściąg Baldur's Gate 3. Szukałem was. Nie będzie 4 dni ankiety, były 2 dni ankiety. Myślę, że wszystkie głosy już i tak zostały oddane. Ogromne poparcie, dziękuję wszystkim. 2 głosy, pół na pół. Dlatego ostateczny głos należy do mnie. Sprzymierzy mi się z cesarzem. Dlatego, że lubię gościa. Po tym, co ostatnio nam odwalił ze smokiem, myślę, że mamy dużo powodów, żeby go nie lubić. Ale, po pierwsze, nie po to walczyliśmy o te kamienie neferyjskie, żeby teraz ich nie użyć. Zakończenie z Gitianki kompletnie z nich nie korzysta. A po drugie, wyobrażam sobie, co jest w zakończeniu Gitianki. To jest takie, powiedziałbym, przewidywalne. Kompletnie nie wyobrażam sobie, co jest w zakończeniu cesarza. Więc to nie jest jakby właściwa opcja, ale myślę, że to będzie ciekawsza opcja. Dobra, tyle. Tyle chodzi. Tyle tytułem wstępu. Will, porzucaj swoje rzeczy. Już chyba nawet wrzuciłeś. W każdym razie. Ktoś coś powiedział? Now that we have her Netherstone, we're one big step closer to finishing this, once and for all. Yeah. Powiedziała tak, nie zrozumiałem za pierwszym razem, co powiedziała, że the circus is gone. Czyli... cyrk się zwinął. Plakietka już nieaktualna. No cóż, myślałem, że zostaną z nami na oblężenie. Ale najwidoczniej mieli ciekawsze plany. Nie dziwię się im. Dobra. Ruiny w podmieście. Nadal to brzmi, jakby to była niepoprawna odmiana tego słowa. W podmieście. Nie w podmieściu. Dobra. Chyba spotkamy szczury przed nami. Kompletnie się nie przygotowałem do żadnej finałowej walki. Jadę w takim stanie, jakim byliśmy wcześniej. Ale... jakoś... nie martwię się tymi walkami, które przed nami mogą stanąć. Jakoś w rozdziale trzecim poziom trudności troszkę opadł poza niektórymi walkami, więc nie jestem jakiś w żaden sposób zaniepokojony. Dobra, musimy się przyczłapać tutaj. Dajcie mi moment. Dobra, szczury, czy macie mi coś do powiedzenia? To, co macie do powiedzenia, jest trochę niepokojące. Unikanie mózgu Nestora. Przesłuchanie cesarza przez Gortasza, część trzecia. Gortasz, kiedy cię pojmaliśmy, byłeś zwykłym łotrzykiem, autonomicznym licydem, pozbawionym mocy mózgu Nestora, który cię przemienił. Zgadza się. Kiedy sprawdziliśmy cię z powrotem w psioniczne spektrum naszego noszącego się przyjaciela Absolutu, twoje cechy obronne zostały przełamane, a ty powróciłeś do poprzedniego służalczego stanu. To także się zgadza. W jaki sposób udało ci się w ogóle uciec spod władzy mózgu Nestora? W mojej pierwotnej formie humanoidalnej posiadałem wyjątkowo silną osobowość. Była tak potężna, że nawet po ceramorfozie pozostałem w zasadzie sobą. Oczywiście ukrywałem ten stan rzeczy za fasadą doskonałej służalczości. Właśnie dlatego mózg Nestor chciał posłać się na misję zwiadowczą do kolonii? Tak, jak też mówiłem wcześniej. Jak długo pozorowałeś mentalne zniewolenie, zanim udało ci się uciec? Przez 13 i 3 czwarte lat. Aż w końcu posłano cię na misję do Wrót Baldura na tyle odległych, by uwolnić się od kontroli mózgu Nestora. Zgadza się. Niebywałe. Zgadzam się.
I nie masz nic przeciwko, że przez nas ponownie wróciłeś pod psioniczną kontrolę? Jest to w pełni oddany potrzebom naszego mózgu Nestora i jego panów. Nie kłamiesz na ten temat, prawda? Zgadza się, byłoby to niemożliwe. Ciekawe. Dobra. Wygląda na to, że... to jest to. Ładujemy się i... czy na pewno chcesz się udać do morficznej sadzawki? Od tej decyzji nie będzie odwrotu. Jasne. Jakieś heroiczne przemowa? Zanim wyruszymy do nas z tego ostatniego celu. Silence, but for the gentle, rhythmic slap of water on rock as your vessel cuts through. Co, że nie za niefart? Rip posępna. W tej ciężkiej zbroi nie ma szans pływać. No może ma. Czy będzie opcja sprzymierzenia się z mózgiem, bo coś takiego w jednym momencie nawet powiedział mózg. Na pewno się przydadzą. Ale nie wygląda na to, żeby to miało jakikolwiek... było takokolwiek opcją. Raport o zapasach. Towary dostarczone na górę. Teraz załóż 6 mieszków, bla 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 bla. Negocjacje, rozmowy... z tą trójką do niczego nie prowadzą. Nie wiem, czego chcą, ale jeszcze trochę urwę z nimi kontakty. Negocjowanie z wariatami nie przyniesie mi nic dobrego. Okej. Okay. Kim jest L? Waiting. Preparing. Calculating. Yeah. Stronger than before. Much stronger. We've got to be close. Zdecydowanie. Prawo czy lewo? Tamtym pokusztyką w prawo. Zobaczmy, co tutaj mamy za skarby. Jesteś w stanie zaskoczyć? Powinnaś być w stanie, co? Myślałem, że ten exploit został już skasowany. Okej.
Olej zapłonu, złoto. Składniki alchemiczne, osobista notatka. Nie wiem dlaczego to zawsze mnie się wysyła ze szmuglowaniem do wysokiego dworu. Cenię sobie swoje gardło, jak każdy, a te pułapki są tak samo niebezpieczne jak w dniu, kiedy je założono. Zasługuję na premię za pracę w trudnych warunkach, więc jeśli znajdziesz tę skrzynię, to dlatego, że zachowałam ją sobie na emeryturę. L. 150 sztuk złota na emeryturę? Chyba niezbyt chyba na niezbyt długo by ci to starczyło. Dobra, była mowa o pułapkach. Więc musimy uważać. Zwłoki są bezgłowe, bo oczywiście pozjadano im mózgi. Stara księga rachunkowa. Rycerze tarczy. Okej. El, czy ta czasem ta lady, która została zamordowana, nie nazywała się El. Ta, która była z rycerzami tarczy. Sztuk złota w tym momencie nie robią dużej różnicy, ale myślę, że również nie szkodzą. Która odporności psychicznej. Co tutaj mamy? Parę pożeraczy. Łodomór. Pluszowy miś Doralisa. Listelia Doraleis. Może to ty? Listelia L. Psu, byłaś odpowiedzialna za zapasy. W każdym razie... Te potki mogą się przydać. Odporności na obrażenia psychiczne. Stwórzmy wszystkie. Jeżeli zauważymy, że będziemy obrywać takimi obrażeniami, będziemy mogli sobie łyknąć na zdrowie. Brain shakes us, quakes us, claws at us. It's afraid. It knows. Dobra, tutaj była jakaś percepcja, ale nie wiem do czego. No cóż. Nieważne. Okej. Wszyscy nagle postanowili wstać. A czy można ich wrzucić z powrotem? Myślę, że jego powinniśmy próbować wrzucić z powrotem. Reszta jest duża szansa, że zginie.
Dobra, spróbuj go dobić. Eksplodował. Żarąca Breya. Może dlatego, że wyszedł z tej sadzawki, dlatego ma żrącą Breyą. Dobra. Spalnijmy im błyskawicą. I następną turę też będziemy mogli im pacnąć. Dobra. Bo nie chcę za dużo rzeczy zużywać póki co. Możemy spróbować świętych strażników zrobić. Tak się to nazywało. Gdzie był ten czar? Duchowi strażnicy 3 do 24. Cóż, raczej to ich nie zabije. Pięknie, 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 pięknie. Witam Państwa na tej imprezie. Nazywa się Pieczemy z Gailem. Dzisiejszy przysmak: pieczone udka z pożeracza intelektu. Chociaż możemy ale gromy im zasadzić. Będzie tańsze. Równie skuteczne. Ta, widzę. Więcej, chociaż nie jestem z tego zadowolony. Zakładam, że kiedyś się skończą. Ci duchowi strażnicy okazało się świetnym pomysłem. Gratulacje posępne, udało ci się zabić prawie wszystko. Trochę żrące te się skumulowało na tobie. Ale cóż, powiedzmy, że od tego jesteś. Więcej mózgów. Nie wiem, czy potrzebujemy więcej niż 7 potek ochrony przed obrażeniami psychicznymi. Skłonniki na wszelki wypadek pozbieram wszystkie. Dobra. Resztę punktów życia... O kurczę, nie odświeżyłem sobie zbroi. Trudno. Resztę punktów życia będziesz w stanie sobie odświeżyć, jeżeli będziesz kogoś leczyć. Need to find a way forward.
Dobra. Chyba nic nie mamy. Przeskoczymy? Przeskoczymy. Dobra, dobra, nie popisuj się tak. Czekaj, aż tylko dojdziemy w zasięg miecza czy innej broni. Hops. Teraz wy? Dobra. Tu czy tam? Zobaczmy najpierw tutaj. Właśnie ty, na wszelki wypadek już sobie możesz włączyć odporność na wrażenia psychiczne. Trolialis Traelis. Nie wiem, kim jesteś, ale dzięki za podkę. Strona nielskiego wytchnienia. Swojego chytnego śmiechu Taszy. Czemu by nie? Spiesznie spisana notatka. Wybierzcie Listelio. Powstrzymywałam ich jak długo się dało. To coś wierca mi się umysł jak płonący knot topiący świecę. Jego głos dudni mi w uszach i przenika kręgosłup. A inni nie mogę się pogodzić z tym, co im zrobiono. Tak ciężko walczyłaś, by zdobyć nam miejsce we wrotach Baldura. Wybacz mi, że nie jestem równie silny. Wydostań się stąd, zrób to dla mnie, Drorialis. Bo jej też się nie udało. My head is pounding. We must be closing in on the brain. Chyba chciał nas zamienić w kijanki czy w łupieżców. To koniec mózgu Nestora, mamy kamienie. Jesteśmy po twoją czapkę. Nie, tylko zabierzemy ci czapkę.
To się nam tylko śni. It's messing with your mind. Don't listen to it. Use the stones. Siła, inteligencja, kondycja. Żadne z tych nie mamy najlepszych. Inteligencję mamy najlepszą. Prawie. Masz pełną kontrolę nad swoim umysłem. Wyrzuć z niego wszelkie myśli o porażce i zmuś mózg do uległości. Okej. Okay. Mając premię plus 3, nasza szansa na wykonanie tego to jakieś 15%. Mamy 4 przerzuty. Zobaczmy, co się stanie, jeżeli nie uda nam się. Charyzma. Nic nie jest całkowicie odporne na zewnętrzny wpływ. Zdecyduj, że podporządkowujesz sobie mózg. Okej, okay, stopnie trudności rosną. To też raczej nam się nie uda. 30. Charyzma. Zdominuj mózg. 99. Okej. Okay. Ups. Thank you.
To się porobiło. O, i ty idzie na ulicach. To się nie skończy dobrze. Super. I pulled you out just in time. The situation is worse than I thought. Da. This is an Elder Brain. No longer. The magic of the crown has caused it to evolve. It has become something more. A Nether Brain. Przecież netaryjskie kamienie miały pozwolić nam przejąć kontrolę nad mózgiem. I thought so too. But that was when I believed it was still an Elder Brain. It has been anticipating our every move from the start. I underestimated it. We will need to rethink our plan. Dobra. Zanim to zrobimy, czytam szybko quick save. Mamy chyba jeszcze te... Tak, rękawice siły. Gdybym ich użył, zastanawiam się, czy bylibyśmy w stanie przejść te testy. Wczytam grę i będę powtarzał je na tyle, aż uda nam się te wszystkie trzy testy przejść i zobaczymy, co wtedy się wydarzy. Okej, dało się krytyczny sukces. Trzy wcześniejsze sukcesy nie miały w ogóle wpływu na ten ostateczny stopień trudności. Ale wczytując grę odpowiednio dużo razy, udało mi się krytyczny sukces tutaj zrobić, więc zobaczmy, co teraz się wydarzy. Chyba i tak ma to za nic. This is not over. Dobra. A co się zmieni? Dobra, póki co nie widać, żeby cokolwiek się miało zmienić. Możliwe, że później będzie to miało jakiś wpływ. Cieszę się, że mnie uratowałeś. I underestimated it. We will need to rethink our plan. Dobra. Jestem trochę zawiedziony, że póki co wygląda na to, że ten że te rzuty na zdominowanie nie miały żadnego znaczenia. Dobra, posażmy sobie to. Gdzie jest ten kamień? Wszystkie trzy połączone możesz teraz rzucić przymus Krasusa.
Użyj magii kamieni, by przejąć kontrolę nad koroną Krasusa i zdominować natoryjski mózg. Aby czar zadziałał, czarujący musi podtrzymać go do swojej następnej tury. Stan dobiega końca, gdy postać czarująca zostanie obezwładniona, ogłuszona, polimorfowana lub znokautowana. Objęta działaniem istota skupia się całą swoją magię wysiłki na rzuceniu przymusu Krasusa do swojej następnej tury, obezwładnienie, ogłuszenie lub polimorfowanie utrata kończył działanie czar. Nie wiem, czy to wcześniej dostaliśmy, czy nie. Zobaczymy. W każdym razie, niestety zrobimy tutaj przerwę. Ponieważ, tak, domyślam się, że następny odcinek może się w nim sporo wydarzyć i możemy się nie zmieścić w czasie, więc dziękuję wszystkim za uwagę i widzimy się, słyszymy w następnym odcinku. Cześć!